ponownie witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Zanim przejdę do mówienia o mojej dzisiejszej charakteryzacji, pozwólcie, że na momencik odniosę się do mojego ostatniego filmu z Baby Jodą, który, no nie ukrywam, bardzo Wam się podobał i był takim, no, szałem, przynajmniej jak na mój kanał, bym powiedziała. Oglądalność bardzo mnie wręcz zaskoczyła. Wiem, że jest tu wiele nowych osób dzięki temu, które bardzo, bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że dzisiejsza charakteryzacja też się Wam spodoba. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, że tu jesteście, że oglądacie i napiszcie, czy jesteście od ostatniego filmu, czy może jesteście dłużej. Tak, chyba nawet popularność filmu z Baby Jodą mnie trochę, nie wiem, przytłoczyła. Spadła na mnie w takim dosyć gorącym też okresie i trochę zwlekałam, myślę, dlatego, że nie do końca wiedziałam, jak powtórzyć ten sukces, ale chyba nie jest tak, że za każdym razem ten sukces musi być powtórzony, więc po prostu przychodzę do Was z tym, co miałam ochotę zrobić i co wydaje mi się, że Wam się może spodobać. A mianowicie wzięłam na warsztat Sabrinę, o której Mrocznych Przygodach serial powstał i powstał nawet drugi sezon, który właśnie niedawno miał premierę. I wiem, że na YouTubie i Instagramie widzieliście już mnóstwo makijaży na Sabrinę. Ja też rzadko biorę się za takie proste makijaże ludzkie, które mają po prostu upodobnić do jakiejś postaci, więc pomyślałam o czymś, co mogłoby sprawić, że może nie będzie to taka Sabrina, jaką widzicie wszędzie. A mianowicie jest to fuzja, która powstała w mojej głowie, między Sabriną a Salemem, czyli jej czarnym kotem. Kot w moim wydaniu nie jest całkowicie czarny, ponieważ obawiam się, że mogłoby to nie zagrać na ekranie. Taka całkowicie czarna twarz, więc jest to taki bardziej szarawy kotek, ale umówmy się, że jest to Salem, ok? Jeszcze raz bardzo dziękuję za zawrotną ilość komentarzy pod ostatnim filmem. Mam nadzieję, że pod tym również będziecie chętnie komentować. Ja oczywiście na wszystkie Wasze komentarze, przywitania się i wyrażenia opinii i tak dalej czekam z niecierpliwością i wszystkie mnie bardzo cieszą. A teraz już spieszę pokazać Wam, jak wykonałam ten makijaż. A więc na moją twarz zupełnie sotę nakładam czarną farbę i to nakładam ją w taki dosyć specyficzny i, no, na pierwszy rzut oka niechlujny sposób. Gruby, miękki pędzel moczę w czarnej farbie wodnej i robię nim takie mazy, niedokładne, nieprecyzyjne, które przede wszystkim koncentruję na zewnętrznej części twarzy, tak dookoła niej. Kiedy na pędzlu jest już troszeczkę mniej farby, dotykam również delikatnie centralną część twarzy, tak żeby zabarwiła się nieco na szaro. I najmniej pomalowane zostawiam te miejsca, które po prostu wiem, że będę potem traktowała białym. Następnie tę samą farbę nabieram na węższy, nieco bardziej precyzyjny pędzel, no i zaznaczam nim takie miejsca, które mają być bardziej wyrysowane, no i ciemniejsze. Jeśli chodzi o biel, to sięgam tutaj po farbę tłustą. To jest akurat biała Supra z Kryolanu. Bardzo często ją tutaj widzicie właśnie w tej roli, takiego rozbielacza, rozjaśniacza dla innych kolorów. I nakładam ją wszędzie tam, gdzie zostawiłam właśnie niedomalowane czarnym, czyli na kości policzkowe, pod okiem, w okolicach kocich wąsów, czoło, broda. No i zauważcie, że trochę tam jednak tej czarnej farby było i ona z tą bielą się miesza, tworząc takie delikatne przejście. To właśnie bardzo lubię w tej technice nakładania tłustej białej farby na kolor, w tym przypadku czarny. Całość przypudrowałam, bo pamiętajcie, że tłustą farbę zawsze trzeba przypudrować. No i teraz wróciłam do czerni, wydobywając nieco szczegółów. A malując przy ustach i oczach, wolę wodną farbę zamienić na wodoodporny eyeliner w żelu. Czernie i te przejścia między czernią a bielą dopracuję jeszcze cieniem do powiek. To właśnie sprawi, że to wszystko będzie takie mięciutkie. A czerń będzie jeszcze czarniejsza i nie będzie odbijać światła. Przechodzę teraz do oka. Zaczynam od wydobycia takiego właśnie kociego kształtu za pomocą czarnego eyelinera. Natomiast nie nabieram go na cienki pędzelek i nie robię typowej kreski. Tylko nabieram go na pędzelek do blendowania i traktuję go bardziej jak cień w kremie. Delikatnie rozcieram i utrwalam wszystko czarnym cieniem. Również czarnym cieniem zarysowuję koci nos.
i nozdrza, natomiast wnętrze noska wypełniam różowym cieniem, rozcierając go delikatnie grafitem, tak żeby były miękkie przejścia. I oczywiście dodaję też troszeczkę bieli, żeby imitować odbijanie światła, no i taki efekt lekko mokrego noska. Białym eyelinerem traktuję jeszcze linię wodną oka. Wyjeżdżam jeszcze nim ze 2 mm poniżej tej linii, żeby oko optycznie powiększyć. No i zostało jeszcze kilka szczegółów, takich jak kropeczki, z których nad wargą wyrastają wąsy. Dopracowuję jeszcze żuchwę, szyję. Zakładam soczewki, które jak widzieliście w czołówce doskonale korespondują z oczami mojej Kici, Józefiny. Domalowuję pojedyncze wąsiki, wcześniej jeszcze namalowałam kilka włosków również nad brwiami. Przebrałam się w strój korespondujący ze stylem Sabriny, zakładam perukę, uszka, opaskę, no i gotowe. Wielkie dzięki za uwagę, dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba taki pomysł i moje wykonanie. I brawa dla moich kotków Oriona i Józefiny za to, że były takie dzielne i wystąpiły w mojej czołówce. Kici. No, bój się, kitku. Kici.